Cześć, czy posiadasz może 3 pak takich wentylatorów Serentium PC HP Corona RGB? Możesz zobaczyć, jak używałem tych wentylatorów w filmiku o tutaj, przy budowie mojego komputera Winbeast. O co chodzi? Czy znudziło ci się to, jak te wentylatory świecą? Można zobaczyć tutaj. Świecą na jeden kolor, prawda? Możesz jedynie ustawić kolor stały, albo żeby mrugało. Czy to jest bo fajne za tyle pieniędzy, ile kosztują te wentylatory? Lecz jest sposób, jest prosty sposób, jak z wentylatorów, które świecą na jeden kolor, zrobić wentylatory, które świecą na kolory tęczy. Wszystkie możliwe tryby, wszystkie kolory, wszystko widzisz tutaj. Chciałbyś? Zapraszam do oglądania. Pytanie jest, dlaczego warto kupić 3-pak zamiast pojedynczej sztuki? Jest to istotne, gdyż w 3-paku dostajemy taki oto kabelek. Tutaj podpinamy pod płytę główną i mamy rozłączenie na 4 osobne wentylatory. Lub można też podpiąć paski LED-owe. Co jest istotne, taki kabelek można podpiąć i pod zwykłe LEDy, pod wejście zwykłych LEDów i pod LEDy adresowalne. Jedynym wymaganiem, które potrzebujesz, to jest posiadać kontroler do LEDów adresowalnych lub posiadać wejście na płycie głównej opisane jako ARGB. Czyli do LEDów adresowalnych. To jest bardzo istotne, ponieważ bez tego te LEDy nie zadziałają. Czego jeszcze potrzebujemy użyć? Oczywiście będzie nam potrzebna lutownica, cynna kalafonia, podstawowe rzeczy do lutowania i sam pasek LEDów adresowalnych. Rozpiskę, ile LEDów wchodzi na taki jeden wentylator, macie tutaj. Co jest istotne, oczywiście trzeba pamiętać, że będzie dość dużo zabawy. Z tym, że mamy tutaj 4 wejścia. A jak wiecie, do LEDów adresowalnych potrzebujemy 3 wejścia. Więc jak to zrobić? Wszystko będzie pokazane na filmiku. Jeżeli zrobicie dokładnie tak samo jak ja, to nie ma opcji, że się pomylicie, wszystko będzie działać. Więc zapraszam Was do mojego stanowiska, gdzie będziemy wszystko lutować. Aby zrobić to najprościej, jak to jest możliwe, możecie zauważyć, że z tej strony mam strzałeczkę. Czyli wejście po lewej stronie, możecie zauważyć to tutaj, wejście najbardziej po lewej stronie będzie moim plus 5V. Drugim wejściem od razu obok będzie to wejście DIN. I uziemieniem będzie wejście najbardziej z prawej. Druga od prawej dziurka będzie kompletnie nieużywana. Na płycie głównej, jak widzimy, mamy tutaj tak samo właśnie. Od góry plus 5V, DIN, przerwa i uziemienie. I w taki sposób będziemy właśnie podpinać te LEDy. To jest oto małe, małe stanowisko do lutowania. Trzeba pamiętać, że jak tutaj widzicie, strzałeczkę mamy w lewo. Więc od strzałeczki tak by z tej strony będziemy się lutować. Żeby strzałeczka była w tą stronę, tak tutaj widzicie. To jest bardzo istotne. Czas na szybki unboxing jednego z wentylatorów. Pierwsza sprawa, w jaki sposób go otworzyć. Jest to tak banalnie proste, zobaczcie. Są tutaj cztery zatrzaski w czterech miejscach. I teraz odginając, o widzicie, wychodzi. Trzeba użyć niestety niekiedy bardzo dużo siły. O, wyszło. I wyciągamy górę. Jak teraz możecie zobaczyć, tu mamy LEDy dookoła w środku. I tutaj mamy od nich kabelek. I to oczywiście trzeba wyciągnąć. A że jestem dość leniwy, to ja to wolę rozwalić. I teraz tak. To jest kabelek od zasilania wentylatora, a ten z czterema nóżkami to jest od zasilania naszych LEDów. Jak wyjąć LEDy? One są przyklejone, więc wystarczy wbić się i podważyć wszystko. I teraz do góry. Najlepiej nie ciągnąć z tej strony, gdzie są kabelki. Tutaj są kabelki sadzone. Tylko z drugiej strony, gdzie się LEDy kończą. Żeby po prostu tego nie urwać. Tak jest najprościej.
Teraz jak mamy LEDy wyciągnięte, to teraz ostrożnie nadginamy lekko kabelek i wciskamy do środka, żeby wszystko wyszło. O. Teraz czas na rozlutowanie. Kolejna rzecz. Pamiętajcie, tak jak wam mówiłem, plus 5 V, DIN, pusty i uziemienie. Plus 5 V jest tutaj bardzo ładnie określony tym długim paseczkiem. Więc idąc od lewej, plus 5 V, DIN, pusty, trzeci jest pusty i uziemienie. Plus 5 V, DIN, pusty, uziemienie. I w taki sposób lutujemy się do paska. Pamiętam oczywiście, że trzeci kabelek jest pusty, więc go olewamy i lutujemy kabelek czwarty. I teraz sprawdźmy, czy wszystko działa. Teraz trzeba sprawdzić, czy wszystko działa. Wpinamy moją przerobioną końcówkę. Przypominam po raz trzeci. Od lewej plus 5 V, DIN, pusty, uziemienie. Wpinamy. No i działa. Teraz czas zamontować LEDy w środku, więc w tym przypadku wsadzamy do środka, oczywiście pamiętając, żeby nic nie upierdzielić, bo by było szkoda. I najlepiej jest po włożeniu wszystkiego iść w tę stronę i wkładamy do środka. Po wciśnięciu LEDu do środka warto sprawdzić jeszcze raz, czy wszystko świeci, żeby mieć po prostu pewność, czy nic nie urwaliśmy. I wszystko działa. Teraz czas założyć górę. Zakładanie góry jest równie proste, jak jej zdejmowanie. Pamiętajcie o tym, że góra ma 4 wypustki. I te wypustki trzeba wpasować w te tutaj dziury, które są na każdym ząbku. O tutaj. Trzeba pamiętać właśnie o spasowaniu. O. I ścisnąć.
Czas na kolejną próbę odpalenia. Sprawdźmy inne tryby świecenia. I wszystko działa. I w taki sposób możecie zrobić z zwykłych wentylatorów RGB wentylatory adresowalne. Najtańsze takie wentylatory kosztują około 400 zł. Do wyboru albo wentylatory Thermaltake, TT-RGB, albo Corsage. A tutaj za 100 zł macie 3 pak z LEDami adresowalnymi. Oczywiście tak samo robimy z pozostałymi dwoma wentylatorami. Type of folk we used to be and the simple souls we used to see, Do you remember? A fallen man with no escape. It seems he lives in yesterday, If you play the way, well, I'll forgive you once again. I'm losing patience. And I know for sure that we've been right here before. Jak widzicie, wszystko udało się zamontować w komputerze. Tak w ogóle to właśnie widzicie komputer, który został też wystawiony na aukcję na Olicie, więc kto szukał, kto widział, ten już zna specyfikację tego komputera. A więc uruchommy go. Im więcej światełek, tym lepiej. O! I mamy boską tęczę. Mam nadzieję, że bardzo dobrze to widać. A więc, jak widzicie, dość małym kosztem można zrobić takie zarąbiste wentylatory. Same wentylatory kosztują 100-110 zł. LEDy użyte do tej przeróbki kosztowały mnie 12 zł. Bo jest to pasek 60 LEDów na metr. Wy możecie użyć paska na przykład tańszego, 30 LEDów na metr, lub nawet droższego, 120 LEDów na metr. Wtedy oczywiście będzie, jeżeli 120 LEDów, będzie dużo lepszy efekt. A 30 będzie troszkę słabszy, ale też będzie robił bardzo duże wrażenie. Oczywiście wszystkie linki, jak i linki do wentylatorów, jak i linki do LEDów, macie na dole w opisie. A ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji kanału, polubienia tego odcinka, jak i do następnego. Cześć!